Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu podsumował miniony sezon podczas uroczystej gali w Zamku Książ. Nagrodzono najlepszych dolnośląskich zawodników we wszystkich dyscyplinach motorowych. Miniony rok według prezesa zarządu okręgowego PZM nie był do końca szczęśliwy. Nie odbyło się kilka zaplanowanych zawodów, a cieniem na cały sezon położył się tragiczny wypadek podczas rajdu Tarmac Masters, w którym zginął pilot jednej z załóg. Uczestnicy gali uczcili jego pamięć minutą ciszy. Taki jest sport. Sport niesie to ryzyko. Zawodnik siadający do samochodu wie, czym ryzykuje. A z drugiej strony, jak Państwo widzieli, było wiele tytułów, bo ponad 15 tytułów mistrzów Polski, ponad 20 parę tytułów mistrzów strefy, więc trudno narzekać, ale też za bardzo nie ma się czym chwalić. Były lata lepsze. Nie odbyło się kilka imprez z rangi mistrzostw okręgu. Oczywiście decyzje podejmowały organizatorzy i są to ich autonomiczne decyzje. Jako okręg nie mamy na to wpływu, a szkoda. Niewątpliwie o największym sukcesie w minionym sezonie może mówić Grzegorz Grzyb, który wraz z pilotem Robertem Chudlą zdobył w minionym roku tytuł rajdowego mistrza Polski. Mistrzostwa Polski to jest naprawdę ciężki orzech i trzeba bardzo mocno walczyć, bardzo mocno cisnąć. Trzeba mieć świetnie przygotowany sprzęt, świetnie przygotowany zespół, dobrze funkcjonujący. Myślę, że naprawdę włożyliśmy ogrom pracy w to, aby stanąć na najwyższym stopniu podium, bo przez cały rok na poszczególnych imprezach, na poszczególnych rajdach niestety nie obyło się bez wielu przygód, bez wielu problemów ze sprzętem i musieliśmy tym bardziej się zmobilizować, tym bardziej nie popełniać błędów, aby jakby nadrobić te stracone sekundy, czy czasem nawet bywało, że i minuty, które trzeba było odrobić, aby stanąć bądź na podium, albo właśnie wygrać daną eliminację. Oprócz najzdolniejszych zawodników z Dolnego Śląska podczas gali uhonorowano najlepsze kluby, organizatorów zawodów oraz sponsorów.